Adamu. Halo, halo, Wojtku, czy się słyszymy? Halo, halo, Filipie, słyszymy się bardzo dobrze. No, to bardzo dobrze. Przypominam, że Wojtek Nelec dzisiaj jest w Gdańsku, ponieważ odbywa się Szlamfest, czyli, jeszcze raz muszę to przeczytać, Festiwal Kultury Popularnej i Śmieciowej. Faktycznie jest tam tak brudno? Znaczy, powiem tak, ta kultura śmieciowa naprawdę, no tutaj jest i się nią oddycha po prostu. To jest wtedy klimat, który jest po prostu niesamowity. Jesteśmy w Gdańsku, w miejscówce B90, która się znajduje zaraz przy samej stoczni. I kiedy wieczorem, wczorajszego wieczoru dotarłem do niej, żeby tutaj wejść, to o mój Boże, niesamowite klimatyczne miejsce, a wieczorem co chwilę robiłem zdjęcia. Ale ogólnie dzisiaj, wczoraj był tylko film Toxic Avenger, do którego tekst czytał, improwizowany tekst czytał Michał Śledziu-Śledziński i to było jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, no nie ma co ukrywać. No a dzisiaj mamy taką część ze spotkaniami, taką targową, gdzie swoimi tutaj stoiskami siedzą. Wczoraj też zostały otwarte zestawy, między innymi z pracami od Łukasza Kowalczuka i ilustracje związane z naszym polskim superbohaterem Asem. No i jeśli chodzi o same spotkania, to na przykład dzisiaj mieliśmy trochę o starych grach wyciągniętych ze szlamu, gdzie dowiedzieliśmy się między innymi troszkę o historii słynnego czy właściwie niesławnego IT na Atari. Tak, to podobno najgorsza gra w historii gier. Tak, przy czym prowadzący atrakcję stwierdził, że jego zdaniem to nie jest najgorsza gra. Uważa, że raczej była zbyt nowatorska. Jakby nie zgadzał się z tą teorią, to ciekawe. Potem mieliśmy spotkanie ze Śledziem i również z Rafałem Szłapą i Janem Sidorowem, którzy opowiadali, to była taka dyskusja na temat polskich superbohaterów, gdzie swoją drogą Rafał Szłapa zapowiedział, że właśnie pracuje nad dwoma kolejnymi Blairami i dał też tynk, że w jednym tomie, w tych nowych, w siódmym, pojawi się superbohaterka w jego wykonaniu i co ciekawe właśnie była też między innymi umowa o tym, że według niego to, co on tworzy, nie jest taki typowy superhero. On nie chce się właśnie zamknąć w tym szablonie tych wszystkich motywów znanych chociażby z komiksów amerykańskich, bo co chwilę go pytają, a kiedy jakiś super złoczyńca albo coś tego typu sprawy. On powiedział, że on nie chce do tego podchodzić szablonowo, on po prostu chce w jego stylu to opowiedzieć i takie też będzie jego podejście do tematu właśnie super bohaterek. Ogólnie ujął to tak, że cały siódmy tom będzie o kobietach. Taki no wiesz, no tak, zaprezentował. Jak już mówimy o Rafale Szłapie, no to w sumie nic dziwnego, nie? Że każdy Polak, każdy twórca komiksów chce tworzyć własne historie. Rafał już ma parę lat na karku, więc inaczej postrzega temat superbohaterski, ale nie ukrywajmy, to jest na plus, że on jest postrzegany, tak, jest wrzucony do jednego worka z innymi superbohaterskimi komiksami. Więc to, że on nie chce robić klasycznych superbohaterskich komiksów, spoko, ale bardzo dobrze, że on też jest klasyfikowany jako ten superhero. No, ale taka mała dygresja. Tak. Z kolei Jan z kolei na tym spotkaniu powiedział, że dla niego superhero jest fajne, bo dzięki niemu może rysować umieśnionych facetów naparzających się po twarzy i przy okazji spotkać delfiny z laserami. Dla niego to jest taka forma, po prostu prosta forma rozrywki, gdzie po prostu kiedy on już kończy czytać czy tworzyć ten komiks, to wtedy może z powrotem włączyć mózg, jak on to określił na samym spotkaniu. W tej chwili się odbywa jeszcze spotkanie z Prosiakiem. Obok mnie stoi właśnie na stoisku Kultury Gniewu Śledziu, który rozdaje autografy. Za mną znajduje się strefa gier retro, gdzie pełno ludzi tej właśnie gra w stare produkcje. Stoję obok postawionego ringu na galę wrestlingu, która się dzisiaj w dniu będzie odbywać, więc dużo się tu będzie dziać. Ja jeszcze muszę koniecznie wspomnieć o jednej rzeczy, ponieważ jest również stoisko poświęcone Amelce. Amelka to jest taka dziewczynka, która ma od jakiegoś dłuższego czasu taki profil na Facebooku, na fanpage'u, gdzie są wrzucane różne ilustracje stworzone przez różnych twórców komiksowych, właśnie w ramach takiego jakby wsparcia w jej chorobie, którą ją dotknęła. Tutaj tata od Amelki jest właśnie ze swoim stoiskiem, gdzie zbiera właśnie na swoją córeczkę pieniążki, właśnie sprzedając chociażby komiksy, kalendarze specjalne, które powstały z tych ilustracji. I myślę, że tutaj z tatą od Amelki my na pewno się jeszcze spotkamy w przyszłości w ramach kadru, że tak powiem, stay tuned.
Dobrze, to jest dobry pomysł. Bardzo fajna inicjatywa, nie? Coś pięknego. Super, no mam nadzieję, że oni wszystko wysprzedadzą, co tam przynieśli właśnie na ten cały festiwal. A powiedz mi, tak, Wojtku... No a to jest tak w zasadzie, bo okej, festiwal jest tak ogólnie kultury popularnej i śmieciowej, ale tak procentowo jakbyś określił, ile tam jest komiksu, a ile jest gier, a ile jest filmów, a ile jest w ogóle jeszcze czegoś innego? No ja myślę, że jest 1/3 komiksu, 1/3 gier i 1/3... tego wrestlingu, bo słuchaj, Filipie, no. Dosłownie, słuchacze, słuchajcie, dosłownie jak stoję teraz na wprost przy wejściu, po lewej stronie mam stoiska komiksowe, po środku siebie widzę właśnie ten ring wrestlingowy, a po prawej stronie oddzielonej widzę gry, czyli właściwie każda z tych sekcji ma poświęconą osobne miejsce, równe miejsce. I jest tyle samo ludzi w każdej z tych sekcji, bym mógł powiedzieć. Ej Wojtku, ale dobra, no to nie owijajmy w bawełnę. Robisz zdjęcia, wrzucisz na proste z kadru, ludzie będą mogli zobaczyć. Oczywiście, oczywiście. Ja na swoim Twitterze i na Instagramie wrzucam na bieżąco też wyrywki ze spotkań, zarówno też fotki, kilka filmików i właśnie chociażby tej dyskusji o superbohaterów, kilka właśnie wycinków z tej dyskusji, która tam padła. Tam też można znaleźć cytaty o tym, na idealny pomysł na super złoczyńcę wedle właśnie Jana, ale tego nie zdradzę, to polecam sprawdzić. Na pewno możemy później kiedyś troszeczkę szerzej na ten temat porozmawiać podczas innej audycji. Dobra, to zrobimy tak, że teraz będzie za chwilę przerwa muzyczna, to ja spróbuję wygooglować twój profil i podlinkować. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie i w tym gąszczu różnych tutaj rzeczy znajdę. Oczywiście. No cóż, a Szlamfest, a jutro coś jeszcze się będzie działo? Jak to jest impreza jednodniowa? Nie, dzisiaj, tak, impreza jest dwudniowa, ponieważ ona się odbywa wczoraj i dzisiaj. Aha. Dzisiaj jest ostatni dzień. Taki główny właściwie, to jest taki główny dzień i dzisiaj o 9 się rozpoczyna chyba właśnie ta gala wrestlingowa i potem już impreza się kończy. A dobra, bo organizatorem jest Łukasz Kowalczuk, między innymi oczywiście. Tak jest. Ale on jest jakby inicjatorem, tak jest. Wyszedł z tą pomysłem. Łukasz Kowalczuk znany jest z tego, że on tak świadomie operuje kiczem w swoich komiksach. Taki, nazwałbym to lowbrow. I czy w takim razie ten cały festiwal jest utrzymany w takim, nazwijmy to, świadomym kiczu? Tak lata 90, nawet wcześniejsze. Tak, czuć to. Nawet muzyka w tle gra taka stricte powiązana właśnie z tymi rejonami. Muzyka właśnie pochodząca z tych czasów i klimatem właśnie nawiązująca do nich. Więc jest niesamowicie klimatycznie. No to bardzo. Ja muszę z pełną szczerością muszę przyznać, czuję się tu dobrze. A dużo jest ludzi właśnie? To jest bardzo ważne pytanie. Jaka jest frekwencja? Ciężko mi powiedzieć, bo tak, mamy tu jedną główną halę, gdzie właśnie są wszyscy wystawcy i tutaj jest, no jak na taką imprezę, to myślę, że liczba ludzi jest całkiem niezła. O, właśnie obok mnie właśnie przychodzi Kajetan Kusina, który do mnie macha, ja odmachuję, więc tak, kręcą się tu ludzie, no ciężko mi na oko powiedzieć, ponieważ jest kwestia taka, że są jeszcze ludzie na drugiej hali na spotkaniach, gdzie tam też jeszcze kilkadziesiąt osób się znajdzie. Świetnie. A już wiadomo, czy będzie planują za rok kolejną edycję? Jeszcze nie miałem okazji zapytać Łukasza, ale nie omieszkam właśnie poruszyć tą kwestię i ewentualnie na kolejnej audycji przekazać wieści. Dobrze, to już nie będę zabierał więcej czasu, leć tam się baw. Ale jeszcze jedno ostatnie, najważniejsze pytanie. To ile w końcu było tych Batmanów? To jest tajemnica, której nie mogę zdradzić. Dobra, taki... Kumaci zrozumieją takie małe trollolo na zakończenie. Słuchaj, Wojtku, dziękuję ci serdecznie za to, że tam udało ci się z nami chwilę porozmawiać. Ja jeszcze wszystkich... Dzięki również. Dzięki, no, moim gościem tutaj Wojciech Nelec, współprowadzący prosto z kadru dzisiaj, obecny właśnie drogą telefoniczną, ponieważ duchem i ciałem jest w Gdańsku. I równocześnie zapraszam wszystkich mieszkańców, wszystkich słuchaczy Gdańska, Trójmiasta, okolic, żeby właśnie wbijali do klubu B90, ponieważ jeszcze tam tak będzie... Tak jest. Jeszcze będzie. Trwa. Dobra, to ja postaram się znaleźć w takim razie twój profil, żeby właśnie podlinkować, żeby ci, którzy nie mają okazji, żeby tam się znaleźć, to mogli chociaż zerknąć sobie za pomocą... Pewnie, zapraszam. No, my wracamy teraz do audycji i zapraszam was na kolejną przerwę muzyczną.